mówią, kurde, co to było, co to był za dźwięk w ogóle. No, siemandaro mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk, a to jest kolejny odcinek z serii Ninja na pustkowiach. Kochani, dzień 10 i coś nawala. Dzień 10 i coś nawala. Słuchajcie, wychodzimy trochę wcześniej. My chcemy na to zadanie pojechać z dziebko wcześniej. Zobaczmy, gdzie mamy zadanie. Tamtą stronę, okej, okay. Tu mamy coś do sprzedaży, do handlarza. No to nic, jedziemy. Słuchajcie, jedziemy na to zadanie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Zaczniemy zadanie oczywiście po godzinie 4. Tak, żebyśmy nie mieli tych za dużo biegających, chociaż jak już widzicie, dużo jest tych zombie feralnych. Już w ostatnim odcinku mi się zdarzyło, że mieliśmy całą masę feralnych zombie na lokacjach, także no niestety trzeba być ostrożnym po prostu i musimy uważać, mieć się na baczności. Cóż to za lokacja? Cóż to za lokacja? Uuu, kochani, to jest chyba infestacja, ja zaraz zobaczę. Te dwie rzeczy możemy sobie odłożyć. Przeładujmy wszystko. Co to jest za lokacja? A, to jest transport, poziom 2. Powinno być ok. Słuchajcie, również stwierdzam, że potrzebujemy dużo kamienia i gliny znowu, bo większość żeśmy wytracili na naszą bazę, a trzeba, słuchajcie, ogarniać. I musimy tą bazę, no, będziemy musieli robić nową bazę, słuchajcie, na pustynnym, więc jakby musimy sobie wybrać może dzień po hordzie, gdzie będziemy się przenosili, ale na razie nie możemy się przenosić, dlatego że nie mamy żadnego pojazdu, nie? No, potrzebujemy jeszcze 10 książek do motorynki, więc nie wiem, zobaczymy. Ile nam zostało zadań w ogóle do ukończenia? 4 zadania, słuchajcie. I może byśmy dostali coś do tej motorynki, nie jestem pewny. Bierzemy zadanie, kochani. Musimy uważać na amunicję, bo patrzcie, ile amunicji żeśmy wytracili. Kogoś ubranko. A, dostał. Ten nóż jest OP. Słuchajcie, te noże są, bo te kościane noże tak nie działają. Ty. Kościane noże tak nie działają, wiecie. A te noże są lepsze. Widzę torbę. Fajnie, że teraz przez dziurki można strzelać do nich, wiecie, bo kiedyś tego nie można było robić. Ja
I to nie było zbyt dobre. Teraz jest dużo lepiej, bo słuchajcie, ale dostał. Dużo ubrań. Same ścierki. Zobaczymy, czy uda się rozpracelować tutaj i tak dalej. Mamy. Stalowa włócznia pójdzie na sprzedaż, bo już jedną mamy, nie? Tak bardzo chciałaś do nas wejść, koleżanko, no to umożliwiłem ci to. Oddaj jeszcze strzałę, tam jest Tomuś. To nie Tomuś, to jest większy kafar. Yu-Gi-Oh! Pozwolimy mu do nas przyjść, niech się rozwali na kolcach. Te kolce są naprawdę wspaniałą rzeczą, słuchajcie. Kocham te kolce. No, rozwal te drzwi do końca, gościu. Czekam na ciebie. Pięknie. Powiedziałbym nawet, że pysznie. Powiedziałbym nawet, że pysznie. Okej, kochani, doszła mnie informacja, że spalił nam się odkurzacz. Także, no, niezbyt dobrze, trudno, szkoda. To był dobry odkurzacz Electroluxa, no ale cóż. Takie rzeczy się dzieją. Doszedł do mnie sfondzik właśnie tej spalenizny, także po tylu latach... Mieliśmy chyba ten odkurzacz, nie wiem. A, tu. Tu rozwaliliśmy. Tam jest jeszcze... E? What? Okej. On się po prostu nigdy nie obudził. On po prostu dostał kilka razy w kapiszona. I nigdy się nie obudził. Ultra dziwna sprawa. Nie wiem, o co chodzi. Wyczuwam jakiegoś śpiącego zombiaka. Ale nie wiem, gdzie on śpi. I o co chodzi. No dobra. Już nie pośpi za bardzo. A my pewnie musimy zejść do piwnicy. Więc musimy iść do piwnicy. Tam będzie główny lut. No mi jest szkoda, wiecie, tego lutu nie wziąć. No rękawice dostajemy. Szybkość ataku. Poczekajcie, zobaczymy, jakie ja mam rękawice na sobie. Obrażenia od promieniowania. To szczerze mi się bardziej wtedy przyda. Ahem.
Dobra, mi się te bardziej przydadzą. Będziemy szybciej machać nożem, wiecie? Nie wiem, kurde, co to było, co to był za dźwięk w ogóle? Fucking. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Musimy w te noże pojechać mocniej, wiecie? Musimy w te noże mocniej pojechać. Będzie git, nie? Ale to, co tu, w ogóle skąd ten zombie się tutaj wziął, nie? Wiecie, o co chodzi? No, one były tu. One stąd wyszły. One po prostu to był... Okej, to może pójść na sprzedaż. One po prostu wyszły, one wiedziały, że ja tu będę. To jakby... Jak tylko wejdziesz w to miejsce, to... To z automatu one wiedzą, że tam jesteś, nie? Nie rozumiem, czemu ta latarka... Aha, bo ta latarka jest wyłączona. Okej. Można to jakoś... Ty, wzięliśmy! Mamy cold beer! Rewelacja! A tego nie mogę wziąć? Może to można jakoś kluczem francuskim, tylko że nie mamy klucza francuskiego, wiecie? Kurde, no dobra. Fajnie, to mamy fajną tą, nie? Cold beer, nie? To mi się bardzo przyda. Ale tą mamcię bym bardzo chciał, tylko nie wiem jak to zebrać. Nie wiem jak to zebrać. Tak samo to mi się podoba. Te plakaty są super. I mamy klucz. Jak fajnie, mamy klucz. Możemy go sobie teraz naprawiać, ten klucz. Dobra. Mamy główny lód. Pięknie. Kochani, ja sobie pozwolę tutaj te belki, te wszystkie rzeczy takie pozbierać, bo to można podobno pozbierać. I wiecie co, jeszcze zrobimy jedną rzecz, zanim tutaj cokolwiek zrobimy dalej. Ja chcę zobaczyć, czy jestem w stanie kluczem. Nie. Nie, to nie działa. Po prostu tych nie możemy. Bardzo dziwne. Wiem, że u chłopaków na strzelba skład można.
te zabierać, albo można, może mogę sobie zrobić te znaki, może mogę zrobić sobie poster, widzicie, flagi jakieś różne możemy robić, ale posterów nie możemy, dziwne. Wydawało mi się, że te postery będę mógł, nie? Nie poprosiłem Ekenę o te postery, bo chciałem te postery, nie? Myślałem, że ten mod Beautiful Bases daje, że wszystkie te możecie zabrać, ale widzę, że nie. To jest strasznie dziwna sprawa, no. Nic to, słuchajcie, rozparcelujmy wszystko, co mamy do rozparcelowania. Patrzcie, fajne rzeczy dostajemy. A Mega Crusha bym wziął. Mega miazgi taki, nie? Poster. Bardzo ładnie to będzie wyglądało, Mega Miazga. Zresztą my lubimy bardzo Mega Miazgę, więc to jest spoko. Spróbujemy otworzyć safe i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Średnie pancerze jakości 2 już możemy robić, słuchajcie. Ciężkie pancerze też jakości 2 możemy robić i no ogólnie jest pięknie, czyli lekkie, ciężkie i ten. Na razie nie będziemy robić żadnych pancerzy, bo na drugim poziomie to rzeczywiście, szczerze powiedziawszy, to się nie opyla tego robić. Ja wolę poczekać po prostu, aż będzie przynajmniej ten, któryś tam inny poziom, nie? Czekaj, nocny. O, pod osłoną nocy dawaj dodatkowe obrażenia swoim ofiarom. 10% więcej, super. Bardzo fajne rzeczy. No, it's about time, że my już zaczynamy, wiecie, zbierać jakieś takie buty górnicze. Wysokość od upadku? Nie. Skrapuj to. Jakby to było coś innego z górnika, to bym wziął, nie? Dobra, reszta na sprzedaż. Taki kalendarz bym sobie wziął jeszcze jeden. Aha, i tędy już wychodzimy jakby z lokacji. Ej, no spoko, słuchajcie, no. Nawet przyjemna ta lokacja, no co? No żeśmy zrobili trochę, żeśmy szabrowali. Jedziemy teraz oddać zadanie. Ogólnie, to wiecie, ja tą serię chcę tak sobie troszkę przeciągnąć, żeby dłużej się pobawić tą serią. Dobra. A później to zobaczymy, nie? Siema. Odbądź się zombie. The Cartel House. Wow. Brzmi nieźle. Money Talks, Bullshit Walks. Ale on jest miły. A, to by widzisz. Ta, takie rzeczy można też móc sprzedawać. To by wziął, a to za dolara. Poster za dolara, a za kalendarz nawet nic nie zapłaci. Co za kurczę jeden. Dobra, zobaczmy jeszcze na ostatnią chwilę, co on ma. Dzień. Uzupełnienie dzień 13. Zobaczmy, co on ma w modach. Modyfikacja grabasz. To jest fajna amortyzator od upadku. Weźmiemy sobie takiego do pomocy na hordę, wiecie? No z książek to on ma mało, widzę. Nie ma nic takiego, co nas tutaj interesuje. Dobra, jedziemy. Son of a bitch. On jest niemiły. Ale spoko, kochani, już wiemy na pewno, że się przenosimy. Tylko czekamy po prostu na odpowiedni moment, nie? Czekamy na moment, jak będziemy mogli już z tej tutaj, z tej miejscówki się po prostu przenieść. Patrz, jeszcze mogłem mu sprzedać tą jedną, tą włócznię, ale to nic, na koniec mu sprzedamy jeszcze tą włócznię. Właściwie dekoracyjne na sprzedaż. Dekoracyjne, cyk i cyk. Okej, czyli po tym zadaniu pojedziemy, słuchajcie, jeszcze sobie po zrzut. Zrzut mamy w tamtą stronę. Przy okazji zobaczymy, co z tym zrzutem. Ja sobie pozwolę... No gdzie ten zrzut pokazujesz mi? A, tu. Dobra.
Czekajcie, to sobie pójdę chociaż tą skrzynkę wziąć. No i tutaj z tego samochodu, nie? No i teraz już możemy konkretnie rozkręcać rzeczy, nie? Teraz to już jest zupełnie inna bajka. Tu jest trochę materiału. Dobra, tego to wiem, że się nie opyla rozkręcać, więc nie będziemy tego rozkręcali. Aha. Ze strzałą w czole ci do twarzy, Arlenko. Ze strzałą w czole ci do twarzy. Leczenie krytyczne kaznodziei. No ale na pierwszym poziomie to my raczej to będziemy chyba skrapowali, wiecie? Okej. Aha. Żyjemy trochę lepiej. Nie zbieram tego. A tu coś jest? Nie. Aha.
No okej. Dobra, zobaczmy, co tu będzie. Aha. To było fajne. I patrz, że tutaj te szafki się nie zepsuły, nie? Bo myślałem, że się zepsują szafki, jak to zrobimy. A jednak tak się nie zrobiło. Dobra, poczekaj. To wywal. A? What the hell? Okej, to było ultra dziwne. To było bardzo dziwne, wiecie? No przepraszam, kolego, nie chciałem tego zrobić, no. Ale nie miałem wyjścia. No patrz, a tam teraz będzie trzeba wyjść. Akurat tam, gdzie my musimy pójść. A, tu jakaś torba na broń. Fajne rzeczy. No i dobra, słuchajcie, mamy laboratorium tu, które możemy rozwalić, bo to laboratorium powinno nam dać kutą stal, jak i kutę żelazo. Okej. Okay. Musimy lampy porozkręcać, bo kutą stal będziemy potrzebowali i to już niedługo. Dobra, pamiętam tą miejscówkę.
Wow! Prawie żeśmy zginęli, ty! On jest wariat do pokonania, ty! Bo jego trzeba w głowę, on jest zarośnięty tym gównem. Jakie jazdy! Dobra, daj mi tu jakieś kilka kartofelków. Weź się spaczuj, gościu. Ale nas podkusiło, co? Au! Naprawdę niebezpieczne są te rzeczy. Części maczety. No maczetę to bym sobie kupił, wiecie? Ja nie wiem, czy tam coś jeszcze na górze nie jest. Czekaj, bo już widzę, że jakaś książka jest. Snajper. Super. Okej. Pusz. Na chwilę. Pod ten udźwig. O, zlewka. Będzie. Zleweczkę zostawiamy, bo zlewka jest ultra potrzebna do... Ty, czekaj. Ale jazda. No i co, ja mam tak sobie just like that tutaj zejść? Jak mam zejść bez połamania nogi, e? Dobra, udało się. Dobra, kochani, ja wobec tego jadę do handlarza po jeszcze jedno zadanie. Nie wiem, czy damy radę je zrobić, ale może byśmy sobie wzięli jakieś skopaniem zapasów, co? Nie wiem, czy to byśmy dali radę zrobić takie zadanie. Ciężko jest powiedzieć. A, po zrzut mieliśmy pojechać, kochani, no to już nie, to chwila, to już zadania nie zrobimy, bo już patrzę też na nagrywkę. Zróbmy tak, jadę po zrzut, cofniemy się do handlarza, zobaczymy, co on dla nas ma. No i tyle, nie? We gonna call it a day. Na pewno będę musiał po nocy znowu gdzieś sobie pójść pochrupać jakiegoś, kurde, jakiegoś kamienia pochrupać. Jako, że nie mam oficjalnej jeszcze i tak dalej. Dobra, widzę, że tu... Jest duży kamień narzutowy. Ja sobie przyjadę po prostu w nocy go poskubać. Z tego tytułu, iż nie chcę robić jakiejś specjalnej miejscówki na kopanie, jakiejś kopalni, dlatego że... No wiecie, no... I tak nie będziemy tutaj za dużo czasu jakby, nie? Na tym biomie. A ostatnio jak właśnie wykopałem, to miałem bardzo dużo z tego narzutowego, wiecie? Czy tu jest pustynia, że mi się tego wydaje, że to się tak renderuje dziwnie? Naprawdę to wygląda jak pustynia. Ty, to naprawdę wygląda jak pustynia, ty. Ty, no weź mi nie mów, że to jest pustynia, ty. Ty, to jest pustynia. Ty, to jest pustynia. Ej, to jest pustynia. Jakie duże miasto i wcale nie jest daleko. Wielkie, wielkie, wielkie miasto. Na pustyni. O Jezu, jak fajnie. Kochani, mamy pustynię. Wyzwanie ukończone. Wjechaliśmy na pustynię. Cyk. Tak to wygląda. No to słuchajcie, to ja mogę się powoli przenosić tak naprawdę. O, piesek sobie biegnie. Kolejny piesek. Musimy uważać. O, akurat nam zrespiło pieski. Dobra, pieski już nas nie widzą. Okej. Okay. Widziałem bardzo dużo książek. Słuchajcie, no to kolejny odcinek możemy nawet zrobić taki, że zamiast brać zadanie, to przejedziemy się na tą pustynię. Zobaczymy, gdzie tam jest handlarz. Poszukamy jakiejś księgarni w ogóle, nie? I po prostu zaczniemy czytać dużo książek. Ja tego inaczej nie widzę. Słuchajcie, wracamy do handlarza, zobaczymy w ogóle, co ja tutaj mam. Mam bardzo dużo fajnych rzeczy, już widzę. Przed wejściem do handlarza musimy sobie zrobić przebierkę, sprawdzić co i jak. Przeczytamy co możemy, resztę słuchajcie sprzedamy i wynosimy się stąd, nie? Tak jak widzicie mamy pod nosem w ogóle pustynię. Z pięknym dużym miastem i
prawilnymi lokacjami. Tak więc już nie będziemy musieli tych beznadziejnych tutaj malutkich lokacji robić, tylko będziemy chodzili na jakieś lepsze. Wiecie, na hordę możemy zawsze tutaj wracać na początek, natomiast no ja zbuduję bazę już tamtą, prawilną, nie? Tylko no, musimy wykminić przede wszystkim, musimy znaleźć możliwość ogarnięcia sobie naszego karabinu, wiecie? Bo my potrzebujemy nasz... No, tą jedno to mi wywal. To mi daj tu, dobra. I teraz tak, przeczytaj mi książkę. Okej, okay. Mamy jakieś tam fajne do strzelby i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że bardzo miło, nie? Bardzo miłe w ogóle zaskoczenie, nie? Że tak mapkę mam fajnie zrobioną. Tak właśnie planuję. Słuchajcie, pakiet części motorynki, no to tak myślę, że zrobimy. Części motorynki. Transport, przywrót, zasilanie. Nie będziemy brali zadania. Poczekamy. Albo nawet robimy sobie tak, jak mówię, w następnym odcinku pojedziemy sobie na tą pustynię i zobaczymy, co tam w ogóle jest, bo tam moglibyśmy sobie, słuchajcie, naprawdę polepszyć. Druga sprawa, na pustyni my możemy sobie bazę przyciupać, słuchajcie, na tej księgarni, gdzie kiedyś mieliśmy, przynajmniej na początku, zrobić sobie tam zadanie. O, jest kulik, czekaj, przepraszam cię, kulik. No patrz. Zniknął. Kurde, zniknął! Kulik, miałeś farta jak nic, nie? Nic ci nie będę mówił. Ty. Czy to był ten kulik? Czy mi się tylko wydaje? Nie. Nie był ten kulik. Ten kulik nam uciekł. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za sprawdzenie tego odcinka. Jeżeli się podobał, to wiecie, co macie robić. A my widzimy się w kolejnym. W kolejnym odcinku myślę, że już można się pokusić, a zobaczcie, dopiero dzień 10. Można się pokusić na to, że sobie rzeczywiście pójdziemy pozwiedzać, co my tam mamy i tak dalej, i tak dalej, jeśli chodzi o, wiecie, pustynię. Quick stack. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. To można będzie na sprzedaż. To jest zlewka, ultra ważna sprawa. Jedzeniowe. Jakieś takie inne. Grillowana kukurydza. Na seopitrasze. Dekoracje. Na sprzedaż. Tu jest jeszcze jedna taka modyfikacja. Ja w sumie dwóch chyba nie potrzebuję, tych łowców. Przeczytajmy, zobaczmy, co dostaliśmy do motorynki. Patrzcie, możemy swój własny nóż myśliwski robić. Zobaczmy, jak wyglądamy z motorynką. Pojazdy, czyli jeszcze 5 książek i możemy mieć motorynkę. A jeszcze 30 i motor. No i tako, słuchajcie. Oczywiście w tej serii nie zabraknie wiatrakowca i innych rzeczy, także będziemy działać. Dobra, ten strój zbieracza dobrze by było mieć na naszym motorku, na naszym rowerze. Że jak będziemy, słuchajcie, przeciążeni, będziemy mogli sobie takie coś tutaj zakładać. Dobra, dawaj mi wodę. Bardzo ładnie zbiera tą wodę. Trzeba będzie zainwestować koniecznie w ten tarp i to. I będziemy mieli wtedy wystarczającą ilość wody. 9 wód dziennie, myślę, że to jest more than enough, nie? Więcej niż my kiedykolwiek zużyjemy tak naprawdę. Ile tej wody już tutaj jest? 21 znowu wody mamy, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, ja wobec tego się z wami żegnam. Dzięki wielkie za sprawdzenie. Jestem ultra szczęśliwy, że w ogóle odkryliśmy, słuchajcie, pustynię, która znajduje się dosłownie tutaj. Także i tu jest, wygląda na to, że tu jest kawałek mapy jeszcze do odkrycia, nie?
Tu mamy traderkę Jen, czyli tu jest ten spalony. Nie wiem, pewnie może tu albo tu gdzieś jest, no. Zima, nie wiem, gdzieś jeszcze będzie Wasteland. Natomiast myślę, że na tej pustyni chwilę możemy śmiało spędzić, więc najpierw pojedziemy po prostu sobie na zasadzie, na luzie, pojedziemy sobie do księgarni, przeczytamy sobie te książki, zaznaczymy sobie, gdzie jest ta księgarnia, bo tam sobie zrobimy bazę. Znaczy taką bazę do życia jakby, nie wiadomo. A z kolei bazę hordową albo wrócimy do tej, będziemy wracali na dzień 21, albo zrobimy sobie od zera jakąś bazę, nie? Aha, jeszcze zobaczmy tylko na szybcika, ile mi zostało do karabinu, wiecie? Ojej, daleko. Jeszcze do sztucera nam daleko, kochani, nie? No sztucer jest okej, nie? Ale ten dwutaktówka to już naprawdę ogarnia. Dobra, słuchajcie, nie będę przedłużać. Dzięki wielkie i bajo, jajo.